trener polskiej kadry Muay Thai Iw Mama, czyli Skupiński. Trenerze, no niebawem wielki dzień dla klubu przede wszystkim. Beata Bardziak zawalczy na Ladies Fight Night. Chciałem zapytać o przygotowania, bo wiem, że miałeś już dużo czasu, ponad miesiąc, więc te przygotowania można było zaplanować. Jak trener ocenia tak naprawdę przepracowanie tego okresu? To dało się jeszcze coś więcej wycisnąć, czy był plan 100% wykonany? To znaczy, od dłuższego czasu przygotowaliśmy się na Mistrzostwa Polski w Kielcach i już była zrobiona forma, aczkolwiek jeszcze nie była rozpędzona Beata tak jak trzeba. Teraz nabrała to wszystko właściwego tempo i myślę, że już na dzień dzisiejszy jest w bardzo dobrej dyspozycji do tej walki. No Beata jak zawsze dawała z siebie ile może, żeśmy troszeczkę przygotowania urozmaicali, korzystaliśmy z takiego nowego roweru, z innych cykli biegowych. Troszeczkę urozmaicaliśmy to i wydaje mi się, że no Beata sobie poradzi. No właśnie, Basia Nalepka, zawodniczka MMA, która w K1 no gdzieś tam walczyła, ale nie jest to typowa zawodniczka K1. Jak trener ocenia taką rywalkę na debiut? No bo Beata jednak nie wydaje się być faworytką, przynajmniej w oczach no gdzieś tam dziennikarzy. No przede wszystkim Basia jest zawodniczką już znaną, już ma swoją renomę. Beata właściwie jest w środowisku mało znana. To może też jest jakaś sugestia faworyzowania Basi. Natomiast Basia no, toczyła walki w Tajlandii, ćwiczyła w Tajlandii. Trochę tej stójki zrobiła. Jest dziewczyną bardzo waleczną. Wydaje mi się, że ma solidne, bardzo solidne zaplecze, jeżeli chodzi o stójkę. I myślę, że tu będzie bardzo, bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Znając Basi styl taki bardzo ofensywny i siłę, no wydaje mi się, że no myślę, że też to jest podstawą jej faworyzowania. Natomiast zobaczymy, wszystko zweryfikuje walka. No właśnie, wszystko zweryfikuje walka, a wiemy, że trenera na tej walce nie będzie, bo jutro wylot do Meksyku. Tak, we środę. No niestety dowiedziałem się o tej walce już, kiedy było wszystko załatwione. Wyjazd z kadrą, no to nie jest zaskoczenie dla Beaty, bo już mniej więcej od Mistrzostw Polski było wiadomo, że pojedzie z inną obstawą. Będzie miała należytą opiekę. Będzie miała koleżankę Anetę Pruchniewicz, która zajmie się typingiem, przygotowaniem dłoni, masażem. I Adama Kaczek, który pojedzie z nią jako taki pilnujący wszystkiego. No i żeby się Beata zajmowała tylko walką, a nie innymi sprawami. I to są ludzie, którzy na tym się znają, którzy w tym siedzą i dobrze się znają z Beatą. Towarzyszyli zresztą w przygotowaniach. Trenerze, formuła K1, więc no wiadomo, gdzieś trzeba było dołożyć te ręce, doszlifować techniki pięściarskie. Pytanie, czy tym trener Beaty sam się zajmuje, czy jest jakiś pomocnik? Znaczy, jeżeli chodzi o ten element boksu, do tej pory zajmowałem się ja. No, Beata uczestniczyła w spotkaniach z Krzyszkiem Wodarczykiem, w seminarium prowadzonym z Krzyszkiem Wodarczykiem. Podpatrywaliśmy treningi i rady. Korzystałem z rady trenera Landowskiego w boksu i wydaje mi się, że jest to taki solidny, aczkolwiek nie jestem do końca zadowolony, że nie udało nam się zatrudnić takiego trenera typowo bokserskiego. No, ale nie można mieć wszystkiego. No tak, no wszystko przyjdzie jeszcze oczywiście czas. Właśnie, Mistrzostwa Świata Muay Thai w Meksyku. Kto pojedzie z Polaków? Bo to będą seniorzy, z tego co mi trener powiedział dosłownie 5 minut temu. Tak, seniorzy. Pojedzie Gabrysia Kuzawińska w wadze 51, Oskar Zygard 63,5, Mateusz Janik 67, Arkadiusz Krupa 71 i Łukasz Radosz 86 kg. No wiadomo, Mistrzostwa Świata, cała elita. Sporo zależy trochę od losowania, od szczęścia. Wiadomo, może trafić kogoś tam z dalekiego kontynentu, który będzie słabszy, łatwy do przejścia, a można od razu trafić jakiegoś faworyta, Tajlandczyka albo na przykład Rosjanina, z którymi też trzeba powalczyć na zwycięstwo, nie tylko o dobrą walkę i takie bezpieczne przegranie, ale o zwycięstwo i myślę, że na takie konfrontacje nasi kadrowicze są gotowi. B-klasa wszyscy, czy A-klasa? W jakiej klasie będą walki? A. Wszyscy w A-klasie. Tak.
No to w takim razie, no wiemy, no sama tak naprawdę Śmietanka, tylko w 7-1 zawodnik, mniej taki znany, mi przynajmniej, jeżeli chodzi o nazwisko. Może coś trener więcej o nim powiedzieć? Arek trenuje w klubie Muay Thai w Tarnowie. Trenerem jego jest Rafał Król. Arkadiusz jest był w tym roku na Mistrzostwa Polski nie startowali kadrowicze, bo to było za blisko. Przed Mistrzostwami Polski Arek stoczył dwie bardzo ładne walki zawodowe. Jedną wygrał przez nokaut łokciem. Toczył bardzo ładne boje na Mistrzostwach Krajów Bałkańskich. I jest przede wszystkim bardzo perspektywiczny. No, mieliśmy troszeczkę braki w tym 71, a to jest chłopak, z którym można pracować, który się rozwija. I myślę, że może sprawić dużą, dużą niespodziankę. Większy talent niż Marcin Łapkowski? No nie porównam tutaj, dlatego że... No nie chcę faworyzować. Nie chcę... No trudne pytanie, no to, takie chciałem zadać. No, no wiem, że trenerowi ciężko oczywiście odpowiedzieć na takie pytanie, więc pomińmy je milczeniem. Trenerze, 26 maja tutaj w CrossFitie na Ursusie kolejna liga Muay Thai. Odbędzie się, rozumiem. To znaczy tak, tu muszę sprostować, że będzie to jednak przełożone na czerwiec. Po prostu tutaj w Ursusie dzisiaj skonfrontowałem się z naczelnikiem. Jest bardzo dużo imprez, w której jednej z nich my będziemy też uczestniczyć. Jest bieg Ursusa, jest mecz, jest festyn i z tego powodu będzie nam łatwiej załatwić sponsorów i jakoś zadbać o jakość tego. I jutro będzie zaklepane, prawdopodobnie 9 czerwca. No to 9 czerwca, to być może się pojawimy. Nie obiecuję, ale być może się pojawimy. Właśnie miała być gala na Bielanach, też odwołana. Tak, odwołana gala, wycofało się. Plany swoje zmieniło dwóch urzędników pracujących, na których właściwie się opierało cały pomysł i opierało, byli filarem całego przedsięwzięcia. No i jak oni się wycofali, no to odwołaliśmy galę. To jeszcze, trenerze, zapytam, DSF Kickboxing Challenge. Tradycją tych gal jest, że pierwszy pojedynek jest walką w Muay Thai. No w jakiś sposób to polaryzuje oczywiście Muay Thai w naszym kraju, zawodnicy mają gdzie walczyć. Ale też pytanie to w żaden sposób też nie koliduje z tymi startami motorskimi, z wyjazdami na kadrę, bo na przykład Cezary Zuka już teraz tylko się chyba poświęcił sportowi zawodowemu. Tak, Czarek no, postawił na zawodowy sport. Szkoda, bo to jest taki chłopak, który mógłby dużo wnieść do kadry, aczkolwiek no, w jego miejsce pojedzie Mateusz Janik. I o co chodzi? No właśnie tu był konflikt, dlatego że zawodnicy podczas zawodowych walk mogą złapać kontuzję, jakieś rozcięcie, przypadkowy nokaut, no i wtedy nie może dojść do siebie, a już trzeba wyjeżdżać na zawody. Robimy co możemy, żeby... No walka to jest wiadomo, walka to jest takie doświadczenie, że staramy się nie zabraniać tych walk. Natomiast na Mistrzostwach Polski kadrowicze nie startowali. Poza Gabrysią Kozawińską, która nie miała wcześniej z kim walczyć, kadrowicze nie startowali. Trenerze, jeszcze takie pytanie, bo trener prowadzi też treningi w Nastula Club. Grono zawodników MMA przede wszystkim, zawodowców, bo i Arek Jędraczka, i Damian Majewski chociażby, żeby tylko dwóch wymienić. Tak naprawdę no, gdzieś tam to jest wymiana doświadczeń. Trener też czegoś się uczy od tych młodych chłopaków, jak i sam im przekazuje swoją wiedzę. Pytanie tak naprawdę, jakie myczki można podłapać od zawodników MMA? To są chłopacy, którzy są bardzo wszechstronni. Już teraz nie ma czegoś takiego, że ktoś jest dobry tylko w parterze uderzenia. To wszystko uzupełnia i stara się, żeby i to doprowadzić do doskonałości. Z tych, których znam, z których współpracuję, z którymi tarczuje Damian, Arek, przykładowo tak od Arka uczy się obowiązkowości, jakiegoś uporządkowania. On ma to wszystko bardzo uporządkowane, czy prowadzenie treningów, czy takie nieprzeciążanie się. Od Damiana się uczy też innych rzeczy, on też jest trenerem, który prowadzi zajęcia prywatne. Też zawodnik bardzo wszechstronny i bardzo ładnie wyszkolony technicznie. No przede wszystkim też jest wszechstronne podejście zawodników MMA. Widzę, że uczestniczą w treningach w zapasach, w brazylijskim jiu-jitsu, są wysportowani. Robią różne akrobacje, także nie są tak tylko nastawieni. Otwarte głowy po prostu, tego. Trener nie zamyka swoje po prostu, przebywając z takimi ludźmi. Tak, tak. No i to są bardzo sympatyczne osoby, to nie są jakieś MMA, małe rękawiczki, dużo mięśni i się leją. Nie, to są ludzie o jakimś takim głębszym podejściu nawet. Bardzo miło mi się z nimi pracuje.
To jeszcze ostatnie pytanie w takim razie, a propos tych małych rękawiczek, bo w Australii John Wayne Parr, no też świetny zawodnik Muay Thai, wymyślił sobie taką formułę, że walki Muay Thai będą toczone w klatce, w małych rękawicach. Według trenera jest to dobry sposób na popularyzację Muay Thai, czy raczej tu Muay Thai powinno iść w tą stronę, którą szło te 2000 lat, czyli ring, duże rękawice, oprawa, czyli taniec, muzyka? No. John Wayne Parr zrobił pomysł, który pewnie miało jeszcze kilku innych, no on to jako pierwszy wykorzystał. Ja myślę, że takim ludziom może się pomylić ten sport. Myślę, że oni wcale mogą nie nazwać tego Muay Thai, jeżeli tam nie wiem, nawet się słuchaj, klucz jest muzyka, a to jest takie decydujące o tym, żeby nazwać to Muay Thai. No zrobił, bo taka jest potrzeba czasu, ludzie chcą krwi, chcą, żeby to się działo w klatce, nie bardzo ich obchodzi nawet przepisy, według jakich są toczone walki. No, ja jednak byłbym za tym, że to było bardzo kojarzone ze sportem. Czyli z ringiem, tak jak mówisz, rękawicami bokserskimi, całą prawą Muay Crew, no i w tą stronę. No jeżeli się straci trochę publiki tamtej, to nie szkodzi, bo się zyska tą. Dlatego ja bym jednak był taki bardziej skłonny, żeby dostawać przy tej tradycji. No. Czyli wszystkie walki Muay Thai nie w klatko ringach, nie w klatkach, tylko ring i cały ceremoniał. Tak, tak. No i oczywiście też wchodzą te w owikach. No właśnie, też bardzo ciekawy temat, te walki właśnie w Muay Boran z tymi sznurkami. Według trenera to jest dobry sposób na promocję Muay Thai? No przede wszystkim to jest pokazanie kurzenia, no bo Muay Thai na początku bili się w takiej formule, ręce wiązane sznurkami, także no powiedzenie, pokazanie publiczności, że coś takiego było i to nie tylko na filmach, kickboxer czy innych, jest bardzo fajnym pomysłem. No to jeszcze ostatnio się spotkałem z boksem birmańskim, gdzie jeszcze głową można uderzać. A ja widziałem kilka walk, byłem bardzo podobne do Muay Thai. Tylko, że tam jak jeden zawodnik się przewróci, to ma 20 sekund na wstanie i może kontynuować walkę, nawet po nokaucie. No, myślę, że to nie przyszłoby tutaj w Europie u nas. No nie, ale mamy nawet Polaka, który właśnie walczy w tej formule. Ale jeszcze wracając, jeżeli według trenera to jest dobry sposób, żeby promować Muay Thai, właśnie te walki Muay Boran, bo nawet w Polsce mamy Arek Wełna chociażby to robi. To znaczy, to było w ringu, co zrobił Arek, Rafał Simoendes też walczył na końcu Mistrzostw Europy, które były w Krakowie. I taka forma jest okej. Okay. Taka forma jest okej, okay, gorzej jak coś już zostaje wprowadzone do klatki, no wiadomo. To już są inne skojarzenia i ring to jest ring, no jednak. Dobra, dziękuję w takim razie trenerze, już nie zatrzymuję, bo wiadomo, jest trening, więc dziękuję za rozmowę i po sukcesów w Meksyku. Dziękuję bardzo.